Cześć, witam Was na moim kanale. Wczoraj w highlightsach do nowego patchu dowiedzieliśmy się, że będziemy zbierać, że będzie coś takiego jak Plarium Play Program i będziemy w różnych eventach, turniejach zbierać punkty i będziemy mogli to przerabiać na nagrody. To tutaj, gdzieś tutaj ma się pojawić, jeszcze jest miejsce na dole na jedną sekcję i tam będzie można odbierać jakieś nagrody. No i jedną z nagród, o której była mowa, jest do odebrania legenda. I dzisiaj dostaliśmy informację o tym, jak ta legenda będzie wyglądać. Ale zanim jeszcze przejdziemy do tej legendy, chciałem pomówić o innych rzeczach, które się w najbliższych dniach wydarzą. I jest to coś, co mi się troszkę nie podoba, co mnie troszkę martwi. Otóż będziemy mieć zwiększone szanse na jutro, się przede wszystkim tak, jutro będą większe szanse na akcesoria tutaj dla nowej frakcji, dla Sylvan Watchers. Niestety będą to podwójne szanse, nie potrójne. Liczyłem na to, że już nie wracamy nigdy do podwójnych szans, że ten etap zamknęliśmy. I to mnie martwi, że to ciągle jest na tapecie. Mam nadzieję, że Plarium gdzieś nie spojrzało na metryki po tych eventach z potrójnymi szansami, nie stwierdzili, że było za dobrze i więcej się to nie pojawi, ale generalnie nie podoba mi się, że wracamy do podwójnych szans. W każdym razie jutro podwójne szanse na zdobycie akcesoriów dla Sylvan Watchers, a później w poniedziałek będziemy tutaj na pająku mieć, pająku na smoku, podwójne szanse na speedset. Więc jeżeli ktoś potrzebuje poprawić speed swoich czempionów, idealna okazja, znaczy idealna. Liczę na to, że potrójne szanse się będą jeszcze pojawiać, więc będzie to lepsza okazja niż zwykle do tego, żeby pofarmić sobie speedset. No i to jeśli chodzi o te dwa eventy, a teraz przejdźmy do czempiona, który będzie do zdobycia w tym Plarium Play, czy Plarium Points program. Oto ten czempion, Sirsha the Chart. Będzie legenda, support, force, Sylvan Watchers. Jak widzimy, model jak zawsze jest naprawdę bardzo fajny, ale troszkę koncepcyjnie mi to nie pasuje, ponieważ jest to frakcja związana z naturą, z lasami, a tutaj mamy czempiona, który ma płomiennego czempiona, który ma HP Burn, więc ogień i lasy to mi bardziej koncepcyjnie nie pasuje, akurat połączenie tych dwóch żywioł. Raczej stawiałbym ich na lasy i ogień na przeciwnych biegunach, więc to mi troszkę nie pasuje. No okej, zrobili coś takiego. Ja się tutaj przesunę na drugą stronę, żeby nie zasłaniać Wam opisu skillów, więc przejrzyjmy sobie, co ten czempion będzie robił. Na A1 atakuje jednego przeciwnika 3 razy. Każde uderzenie ma bazowe 30% do 45% możemy zwiększyć szansę na wydłużenie czasu trwania wszystkich HP Burn na celu o jedną turę. I to się dzieje raz na uderzenie, więc 45% razy 3 tutaj. Dodatkowo mamy 65% szans na obniżenie czasu trwania losowego buffu na przeciwniku o jedną turę. I to też dzieje się na każde uderzenie, także bardzo fajne. A1, 3 uderzenia, wielokrotna ilość uderzeń i tutaj wydłużamy HP Burn, skracamy buffy na przeciwnikach. Fajne A1. A2 atakuje wszystkich i mamy 100% szans na wrzucenie HP Burn na 2 tury. 4 tury cooldownu i mój problem z tym jest taki, że to jest tylko HP Burn. HP Burn na AoE jest fajne, ale nie jest to już w dzisiejszym czasie, to już nie jest nic wyjątkowego. To można by dołożyć coś innego jeszcze. No i cooldown jest długi. 4 tury cooldownu na legendzie. Tego bym się spodziewał bardziej przy tym całym skillach. Przy Mordekai. Jak ten czempion się pokazał, to na naszym czacie dla twórców od razu były porównania do Mordekaja i wiele osób stwierdziło, że generalnie Mordekaj jest lepszym czempionem od niej. Mordekaj też ma 4 tury cooldownu i nie atakuje, więc Affinity się nie liczy. No,
długi cooldown, tu 3 tury cooldownu powinny być. Zwłaszcza mamy Tyranta, który wrzuca HP Burn na 3 tury i ma na 3 tury przy 3-turowym cooldownie, więc zdecydowanie można to było mieć krócej, zwłaszcza że ona wydłuża tylko u jednego przeciwnika czas trwania tego HP Burn. No i A3, Blazing Panic, atakuje wszystkich, obniża Tulmiter wszystkich przeciwników o 15%, jeżeli są pod wpływem HP Burn, to o dodatkowe 15%. I ponownie, po wyksiążkowaniu 4 tury cooldownu, znowu ten cooldown jest zbyt długi jak na taką legendę, która będzie dostępna tylko w tym programie, nie będzie jej można zdobyć nigdzie w inny sposób. Od razu mówię, ona też to nie zastępuje fuzji, bo pojawiły się takie głosy, że to może być zastąpienie fuzji. Nie, to jest coś zupełnie oddzielnego, fuzje zostają przynajmniej, nie mamy żadnych informacji o tym, żeby się fuzje czy fragmenty fuzji miały zmienić, to jest coś oddzielnego zupełnie. Więc tak, obniża Tulmiter i to dla mnie strasznie słaba synergia z A2, ponieważ nie chcemy obniżać Tulmiter u przeciwników, którzy mają na sobie HP Burn, no bo jeżeli będziemy powstrzymywać ich, czy opóźniać ich ruch, to wydłużamy tak naprawdę walkę, więc ta synergia jest tutaj słaba. Gdyby to było obniżanie Tulmiter jednemu przeciwnikowi, weźmy takiego pająka. Chcemy obniżać Tulmiter pająkowi, ale pajączki już mają się ruszać normalnie. Jeżeli chcemy kontrolować pajączki, to nie powstrzymując ich przed ruchem, tylko blokując ich możliwość działania, czyli przez wrzucanie na nie freeze czy stun. Więc one się ruszają normalnie, ale nic nie są w stanie ruszyć się. Nie są w stanie się ruszyć, nic zrobić. O to mi chodzi. Więc tutaj ta synergia jest słaba. Ktoś tutaj nie pomyślał. Tutaj zdecydowanie lepiej by było, gdyby ona przyspieszała naszych, zwiększała nasz Tulmiter. To by było ok. Bo tak, no ta synergia jest strasznie słaba z A2. Później mamy Stoked Passive. Za każdym razem, kiedy jest zaatakowana przez przeciwnika, który ma HP Burn, leczy ją o 25% zadanych obrażeń i ma 15% szans na aktywowanie HP Burn na atakującym. I to będzie się spisywać dobrze w przypadku długich walk. To, gdzie ja bardziej widzę tego czempiona, to jest Hydra, gdzie wrzuci HP Burn. No, obniżanie Tulmiter na Hydrze to jest słabe, ale na pająku też jest słabe, więc tej mechaniki bym nie używał. Na pająku bym w ogóle wyłączał to A3, ale na Hydrze przy długich walkach będzie mogła się podleczyć, będzie mogła aktywować te HP Burn, więc to będzie się na Hydrze fajnie spisywać. Na pająku Mordekaj już wspomniany będzie lepszy od niej. Zdecydowanie będzie od niej lepszy, ponieważ przede wszystkim na A1 obniża Tulmiter tylko pająkowi. On też ma obniżanie Tulmiter wszystkim, ale więc to można też u niego wyłączyć. Nie atakuje wrzucając HP Burn, więc niezależnie od Affinity będzie dobrze, bardzo dobrze wrzucał ten HP Burn. Więc na samym pająku, gdybym miał wybierać między Mordekajem a nią, wolę Mordekaja zdecydowanie. Na Hydrze ona będzie ciekawsza. Więc w tym momencie mamy już dużo czempionów, którzy mają HP Burn na AoE, więc ona jakoś nie wyróżnia się niczym szczególnym. No i ma długie cooldowny tutaj, więc to jest duży minus. Generalnie jest to przyzwoita legenda, przyzwoita, która nie wyróżnia się jakoś niczym szczególnym. No i tak patrząc na graczy endgame'owych, takich graczy jak ja, to nie jest to champion, którego ludzie się będą zabijać. Nie jest to champion, który jakoś by mi się przydał poza Faction Wars. Poza Faction Wars to tam by mi się przydało, no bo póki co mam chyba dwóch championów tylko do tej frakcji, więc ona jako trzecia mi się przyda. Więc dla takich graczy jak ja użyteczność mała, dla graczy mniej zaawansowanych będzie zdecydowanie bardziej przydatna. Okej, to jest moja opinia o tym czempionie. Napiszcie w komentarzach, co wy o tym czempionie myślicie. No i trzeba też oczywiście poczekać i zobaczyć na to, jak ciężko będzie ją tam zdobyć, bo to też dużo powie o tym, jak to jest wartościowa nagroda, bo jeżeli ją będzie
bardzo ciężko zdobyć, no to wartość takiej nagrody w tym momencie, atrakcyjność takiej nagrody będzie spadać. No ale z tym musimy jeszcze poczekać. Okej, to jest nowy champion plus podwójne szanse na akcesoria Sylvan Watchers jutro w poniedziałek na Speedset ze Smoka. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Mówi do Was Samael. Cześć.